trzy wydarzenia rozegrały się wczoraj na terenie Koneckiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Przybyli wzięli udział w dniu otwartym tej szkoły akcji Końskie Biega, a także Polski Czerwony Krzyż potrzebującym rozdał specjalne rowery. Od 8 rano trwał dzień otwarty, czyli szkoła prezentowała gimnazjalistom swoją ofertę. Przybyli mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia w technikum oraz szkole branżowej. Zainteresowanych było naprawdę wielu. Mowa o akcji Końskie Biega, która dotychczas nosiła nazwę Polska Biega. To pomysł obecnego wiceburmistrza Końskich Krzysztofa Jasińskiego, który zapoczątkował tę inicjatywę na terenie naszego miasta. W koneckiej edycji akcji Polska Biega kiedyś brali udział wybitni sportowcy jak Robert Korzeniowski, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, a także dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz. W piątek pobiegło około 500 uczestników, 380 uczniów oraz ponad 120 osób spoza szkoły. Od rana odwiedzili nas uczniowie szkół gimnazjalnych. Właściwie to już od godziny 8 mieliśmy gości. Właściwie dopisały wszystkie gimnazja w Końskich. Powiem szczerze, że byliśmy zaskoczeni tak dużą liczbą odwiedzających. Także zainteresowanie było bardzo duże, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo nas cieszy również fakt, że tak duża ilość osób wzięła udział w tej akcji, którą organizujemy już po raz 9 w naszej placówce. Każdy, kto przebiegł dystans 2 kilometry, wziął udział w losowaniu nagród. Akcji i dniu otwartemu towarzyszyły także pokazy. Swoje umiejętności prezentowali uczniowie z klasy wojskowej, a pani dyrektor wspólnie z kierownikiem warsztatów zaprezentowała specjalny elektryczny wózek, który został wyremontowany przez uczniów. W tej chwili terroryści uprowadzili zakładnika. Nasza chwila będzie próbować go odbić. Były elementy wytrącenia broni palnej i w skrócie przeciwnika. Proszę powiedzieć o tym samochodzie, o tym wózku. Co to za pojazd? Jest to wózek akumulatorowy, platformowy z lat 70. Wiele lat był nieeksploatowany ze względu na to, że akumulatory były wyczerpane. Przyjdziecie tam. Przy pomocy uczniów, pracowników warsztatów szkolnych rok czasu trwa odbudowa, praktycznie cała rekonstrukcja tego wózka od podstaw, łącznie z czyszczeniem ramy, zakupem nowych akumulatorów i takim zewnętrznym wyczyszczeniem, pomalowaniem i doprowadzeniem do ruchu jezdnego. Jest on w pełni sprawny i w pełni można nim przewozić różnego rodzaju materiały. Impreza w Mechaniku była też okazją do przekazania potrzebującym nowych, specjalnie dostosowanych rowerów. To prezenty od koneckiej delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża. Razem z prezesem PCK w Końskich rowery wręczała Dorota Duda, członek zarządu powiatu koneckiego. Ta akcja jest organizowana przez szereg lat. To już w tej chwili to jest czwarty raz. Wydajemy rowery dla osób niepełnosprawnych. A więc Polski Czerwony Krzyż dzięki temu, że ma rozstawione pojemniki na ulicach i miejscowościach powiatu koneckiego, pozyskujemy odzież i tekstylia oraz buty do tych pojemników. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych artykułów, zakupujemy rowery dla osób potrzebujących. A więc do tej pory wszystkie osoby, które złożyły podania u nas o przyznanie roweru dla osoby niepełnosprawnej, te rowery otrzymały. Rowery są dostosowane do potrzeb, są trzech rodzajów, trzy wielkości, duży, mały i średni, a więc zależnie od tego, jaka jest osoba, taki rower otrzymała. Rowery te wydawane są na podstawie
podania oraz świadectwa lekarskiego, które jest wydane przez Powiatową Komisję o Niepełnosprawności. No, jeżeli ktoś ma takie zaświadczenie o pełnosprawności, składa podanie, no i my, komisja przy Polskim Czerwonym Krzyżu w składzie pan doktor Jarosław Chmielnicki, pani Beata Jakubowska, pan Piotr Szemberg i pan Jerzy Kisiel po rozpatrzeniu wniosków przyznała te rowery. Tym razem rowery otrzymali Rafał Lipiński z Gowarczowa, Renata Czerczak z Brodów, Jan Ciszewski z Końskich, Zbigniew Drelik z Wiosny i Emilia Gajewska z Końskich.